witam was wszystkich bardzo serdecznie. Wróciliśmy do żywych, długo nas nie było, ale mamy dzisiaj dla was, no myślimy, bardzo smakowity odcinek. Ale zanim zaczniemy, zostawcie subika, bo to pomaga nam się rozwijać, daje nam kopa do pracy. Zostawcie łapeczkę w górę, bo z tym lepiej się ogląda i żeby ten film miał większe zasięgi. A co robimy, gdzie jedziemy, czym jedziemy, tego dowiecie wszystkiego się zaraz. Czas, w którym musimy zrealizować nasz voucher. Niedawno organizowaliśmy konkurs, którego zwycięzcą został Paweł z Koszalina. Właśnie jedziemy do Koszalina, tak się dobrze trafiło, akurat będzie blisko. Otóż jedziemy do M4 Performers, ponieważ w konkursie można było wygrać program do samochodu. Paweł wygrał, otrzymał voucher jakiś czas temu. Ja wtedy byłem na covidowym zwolnieniu. Natomiast teraz jedziemy z tym, żeby zrealizować tą wygraną i nagramy. Pokażemy wam, jak E46 jeździ, przyspiesza przed i po programie w M4 Performance. Ale mamy jeszcze też dla was fajnego bonusika, ponieważ jedziemy fajnym samochodem marki Audi. To może ja to skrócę. Tak, jedziemy zrealizować voucher. Robiliśmy konkurs jakiś czas temu, wygrał go Paweł, E46 3.0 diesel, także będzie robił tam sobie darmowy stage 1. I mamy jeszcze bonusowy samochód Audi. Powiedziałeś? Jakie? Nie, czy nie powiedziałeś? Nie, to zobaczycie już na miejscu. Wrzucimy wam tu teraz trochę przebitek, trochę muzyczki i widzimy się już na miejscu u chłopaków z M4P. No, też macie takich fajnych znajomych, którzy dzwonią dzień przed wyjazdem do Koszalina i mówią: słuchaj, wiesz co, nie chce mi się jechać z moim samochodem na program. Czy zawieziesz moje RS5 po to, żeby chłopaki wykręcili piąteczkę z przodu? No, my akurat mamy takich znajomych. Wiecie, czym się różni Audi z 2019 RS5 od Audi z 2018 RS5? To, że 2018 jest starszy. No shit, Sherlock. Nie, no tak naprawdę, słuchajcie, jedna rzecz jest. 2018 to jest wersja przedliftowa. To znaczy, że jest pozbawiona jednej rzeczy, czyli GPF. To jest takie coś, co się wkłada do benzyny, to co mamy w dieslach. Czyli w dieslu masz PDF-a, DPF, masz DPF-a, tu masz GPF-a. I co to inaczej, to jest po prostu urządzenie, które ma za zadanie zjebać wam samochód. Po pierwsze, Audi przestaje brzmieć tak, jak powinno, a po drugie, ma troszeczkę gorszy performance. Jeżeli oglądaliście, albo jeżeli się interesujecie, to oglądacie, czasami jest taki duży kanał brytyjski, który testuje samochody na ćwierć mili i tam było pokazane już niejednokrotnie w przypadku RS4, RS3, że te wszystkie starsze do setki idą mniej więcej tak samo, a powyżej 100 km na godzinę zaczynają jakoś tak dziwnie odchodzić. I w przypadku tego samochodu jest podobnie, ponieważ ten konkretny egzemplarz jest pozbawiony GPF-a, to jest wersja przed faceliftingiem, czyli ma 450 koni, 600 Nm momentu obrotowego. Ma też żółtą lampkę, czyli check engine'u, dlatego że właściciel wymienił downpipe'a, zrobił dolot, ale jeszcze nie zrobił programu, który my zaraz zrobimy. I zobaczymy, jaki będzie rezultat before and after. Jak to idzie? Ale to ma naprawdę kopyto. Nie ma nawet kamletowa. Pięciocylindrowe wszystkie już są oszukane, jeśli chodzi o dźwięk. Nowe. A tutaj jest surowo, tutaj czuć, znaczy nie wiem, czy może być tu dźwięk z tego gdzieś tutaj, gdzieś z półki, chociaż to nie czuć za bardzo. Bo słychać wszystko, że idzie od tyłu, nie? Jest taki ten soft limiter z dołu, to wszystko takie zamulone. Tutaj tego nie ma. Tutaj na przykład dodajesz gazu, na, jeżeli jesteś, wiesz, stoisz, wciskasz gaz i on od razu rusza ci, nie? W nowej wciskasz gaz, masz takiego laga półsekundowego i dopiero samochód rusza i w tym momencie gościu z Mercedesa już jest przed tobą, nie? To za każdym razem jest to samo, nie? To ten nowy samochód totalnie. Ta M3 łapie trakcję. No. Oddajcie nam motoryzację prawdziwą. No. Złodzieje. Złodzieje, złodziejaszki. No ale powiem szczerze, że 450 koni przy tej feldze i przy czterech osobach tak robi robotę. Ej, nie? To nie jest to, tak jak jest było porównanie. O, A6, nie? 400 koni po softcie. No. I jak kompresor, kółko kompresorowe wymieniane. Nie ma w ogóle podjazdu. Nie? No nie. Nie ma w ogóle. Nie ma podjazdu. Nie, to jest. Tutaj dzieją się sprawy, że to jest większy samochód i tam. Człowieku, start stop mi się włączył.
Tam możesz włączyć sobie na tym. Tam miałeś większy samochód i tak, większy to inaczej było odczuwane. Ale no jest, brakuje, brakowało. Gdzie mam jechać? Dasz mi guzi? Nie. Później, jak nikt nie będzie patrzył. Dobrze. Ale zobaczcie jeszcze jedną rzecz. To samo, co powtarzamy czasami, że te 3-litrowe silniki wcale nie są takie paliwożerne. Jedziemy normalnie po prostu, tak? Normalnie, jak się jedzie RS-em. Przyjechaliśmy 50 km, średnie spalanie 9,4 litra tylko. Co nie ma krzywdy. I co to znaczy, że Dominik po prostu jeździ jak ostatnia? Nie powiem co. Nie no, wiecie, jak zrobimy program, to ja się przejadę i zobaczymy, jak to się odpycha naprawdę. Dojechaliśmy właśnie do chłopaków z M4. Dominik jeszcze tylko olej wymieni przed wjechaniem na hamownię, żeby był świeży. I działamy, nie? Ja sprawdzam, czy wszystko jest w porządku. Silnik jest na miejscu. Patrz, ma to zrobione. Ale powiem ci, to jestem w szoku trochę, bo to jeździ naprawdę, to jest szybkie auto. Ja jeździłem 450 koni też tam, tylko że RS4 kombi, ale 2.19 po lifcie z GPF-em. I to powiem ci, na każdym biegu. Tak? Na każdym biegu wciska fotel i co jest najważniejsze, skrzynia biegów nie szarpie. Możesz wcisnąć na maksa, to wiesz, do czerwonych obrotów, puszczasz gaz, nie? I on się wrzuca następny bieg. Jasne. I wiesz, płynie, nie? To jest różnica taka, że masakra. Przed liftem lepszy, po lifcie gorszy. No dobra, ale na razie wystarczy RS5, bo to będziemy robić później. A tutaj stoi bohater w sumie całego dzisiejszego odcinka. Dlaczego w ogóle tutaj przyjechaliśmy? E30, E46, 330 Pawła, 3 litry diesel, 204 konie w serii. Nie wiem, ile to ma newtonometrów, ale to wszystkiego się dowiemy, jak chłopaki wjadą nim na hamownię i sprawdzą serię. Teraz następuje, kurde, jak zimno jest w ogóle, następuje bardzo ważny proces. Pan spec ściąga tablice rejestracyjne. On jest w tym wyspecjalizowany, zrobił z tego magisterkę, ma inżyniera. Także jeśli chcielibyście zatrudnić kogoś, kto ściąga wam tablicę, to tam gdzieś zaraz na dole wam się wyświetli numer Dominika prywatny i możecie śmiało dzwonić. Dawaj, dawaj! No a my idziemy się napić kawki zaraz, także chodźcie. Jeżeli auto przyjeżdża do nas kopcące, no, to robimy tak, żeby wyjechało tak samo kopcące, jak przyjechało. Ale też nie wiesz, bo może ktoś wcześniej coś dłubał, nie? Wyjdzie nam po odczycie pliku, bo odczytujemy rzeczywisty plik. Porównacie, nałożycie wykresy. To ile to tak razy było, nie? Że ktoś kupuje samochód, siada do 3.0 i o, albo 2.0 i o, super, zdrowa seria, bo jeździ, nie? Z przebiegiem dużym. Tak, okazuje się, że ktoś dłubnął wcześniej. Modyfikacja. Tak, i potem wychodzą chocki kotki, że auto już będzie po sofcie, nie? Ewentualnie poprawicie tylko. Można zredukować masę samochodu w kilka sposobów. Wsadzić przykładowo karbonowy dach, założyć lżejsze koła, a można też dopuścić tego dziada rudą szmatę, żeby zrobiła całą robotę za was. Ma F-Mika, czy jak to się tam mówi, interkuler większy, ma prostą rurę, czyli na pewno będzie kopcił, chodźcie, zobaczcie tutaj. Jak wiecie, nowy Aventador SVJ ma, nie wiem jak to się nazywa, taki system aerodynamiczny, że się klapy otwierają, to tutaj też mamy coś takiego. Tutaj nam wlatuje powietrze, ładnie opływa samochód od spodu, co generuje bardzo duży docisk. Mamy też letnie łyse opony, także będzie ciekawie, no. Zobaczymy. A, no i co jest najważniejsze, właściciel tego samochodu, tutaj w ogóle był automat na początku, ją sam zrobił swapa i teraz mamy tą BMW w manualu. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. BMW jest już na hamowni. I taka jedna bardzo ważna rzecz.
Pamiętajcie, że jak modzicie swoje samochody, jak on wjeżdża na hamownię z ulicy na pomiar serii, to nigdy nie stójcie za samochodem, ponieważ do opon przyczepiają się małe kamyczki, koło obraca się z taką prędkością, że taki kamyczek wypadnie spod samochodu i trafi was na przykład w oko, to albo może was zabić, albo macie pokój. Także nie tylko robimy z siebie idiotów przed kamerą, ale też czegoś pożytecznego was nauczymy, czegoś przydatnego, żebyście później nie pisali komentarzy pod filmami typu ten w białej bluzie to się ch**a zna. Także pamiętajcie. Ja mam sentyment do tych samochodów. Do E39 najbardziej. Nigdy nie miałem BMW, więc akurat ja nie mam sentymentu. Straciłeś kawał. Harman czy nie Harman? Harman. Bo widać po głośnikach, zobacz, że ma takie żółte. Wiesz, Harman ma zawsze żółte takie. No to jest wersja taka, Kurczę, powiem ci szczerze, że tylko kilka lat temu, no to robiło to. Trzylitrowy diesel, Harman. No. Jeszcze było w automacie. W automacie tak. Było, to było no bogato. I wtryskam bez dramatu, jeden delikatnie nadgania. Może uda się, że będzie bez dużego dymu. Coś wiesz, tego powinno być. Niech wyjdzie. Będzie zasłona dymna, jak będzie uciekał przed policją, no wiesz. Jak puści, wyjdzie nam w praniu. Jak puści, no wiesz, będzie ogień. Nawet ma na telefon. I no, jest zagłoszony mówiący. No, ta motoryzacja na E46 może zaskoczyć. Zobacz, nawet ma, to jest głośnik do tego systemu głośno mówiącego. To jest głośnik. Niemiec płakał, jak sprzedała. Na granicy gonił pewnie. No. Serię Pirazji mamy. Zobaczymy tylko w logach, co tam się dzieje z doładowaniem, że tak późno mamy moment obrotowy. Bo ten motor powinien ten moment generować gdzieś w okolicy 2400 obrotów, więc zobaczymy, co się dzieje, że tak to turbosmużarka wolno wstaje. Czyli 204, prawie 205 koni. Koni 397, 398 powtarzalne momentu obrotowego na tą chwilę w serii. Zobaczymy zaraz sobie logi. I tak nieźle, nie? Nieźle, no. Przebieg auta, myślę, że to auto te swoje przeżyło pod nogą nie jednego modelu kierowcy. Więc zobaczymy, co mówię. Sprawdzimy to oprogramowanie, czy na pewno jest seria. Zobaczymy sobie dokładnie, zaraz przeanalizujemy wszystkie logi i zobaczymy, co z tego wyjdzie i co da radę z tego bezpiecznie. I zobaczysz, czy nie było coś już modowane. I zobaczymy, czy nie było zmodyfikowane, jeśli chodzi o oprogramowanie. I jeszcze plus, że samochód nie kopci, więc jest tak, duża szansa, mamy, że możesz. Nie. Zobaczymy, ile się uda, żeby ten dym. Jak się pojawi zostawić. Ogień albo dym, to znaczy, że już jest za dużo. Za dużo albo no po prostu układ wtryskowy już nie daje rady nam tego paliwa odpowiednio podać do cylindra. Daj mu jeszcze raz naszym się. Dobra, zaczniesz jeszcze ten dokładnie dym z tyłu sobie, żebyśmy widzieli, na czym stoimy, tak wiesz, oko nasze. To ten nagrywać nagramy jeszcze wtedy to, nie? Na 6. Czyli na obciążeniu tym, co mówiłeś. Tym znaczy, takim bardzo dużym. Par ma 2800, no wysoko. Późno, no. Bardzo późno, jeżeli chodzi o doładowanie, bo te auta generują szybciej doładowanie. No ale i wreszcie jeszcze mi się wydaje, że może coś być z tą skrzynią, nie? Ja wiem, jak kolega wymieniał w Estroniku, nie? Czy tam w tytułu na manuala, to były chyba 4 rodzaje skrzyni, które można było. Jedna miała dłuższy, jedynka była dłuższa, dwójka była, no ale w sumie to na czwórce ty to robisz, czwórce, no, to też zobaczymy. Raczej bym tego ze skrzynią nie łączył, bo jako tako ten moment generuje to bardzo późno. A jeżeli on ma interkuler jeszcze zwiększony, to nie ma tak, że turbina... Powinna sobie spokojnie też nadrobić, nie ma takiego problemu, żeby była, wiadomo, ten lak może być troszkę większy, ta turbodziura, żeby ten układ musi napełnić. Ale no przy 3-litrowym motorze, przy tym odprężarce, on powinien sobie z tym czyli dajesz spokojnie mu większe obciężenie, żeby on po prostu zmusił się. Szybciej się napiął, szybciej, żeby dostał no, obciążenie. Zmierzymy i zobaczymy. Co, jak będzie lipa, to co wtedy? Spróbujemy, zobaczymy, co się działo na modyfikacji. Jeżeli będzie to albo niebezpieczne, albo działo to dymiło, no to wtedy po prostu odpuścimy. Ale turbina po prostu daje na maksa już i tak? Teraz? Problem jest taki, że ona za późno, zbyt długo zajmuje jej to, żeby zbudować doładowanie. Jest albo problem z jej wysterowaniem, kwestia zmiany geometrii, albo po prostu jest gdzieś uszkodzona, jeśli chodzi o stronę zimną, gdzieś tego powietrza nie chce nam sprawić. Chodzi o to, że samochód nie buduje tyle boosta, co powinien budować i bardzo późno turbina wstaje, tam chyba od 2,5 albo 2800 obrotów, co jak na diesla jest no zbyt późno, więc chłopaki teraz jeszcze raz go zmierzą, przycisną mu bardziej i zobaczymy. Ten zgrasz, zobaczysz, co tam się dzieje, nie?
Dokładnie. Bo może ktoś już coś modził wcześniej. Coś tam jest namodzone, namodzone po prostu źle, jeśli chodzi o sterowanie zamoru. Teraz to jak sprawdzić, czy w tym samochodzie były już jakieś modyfikacje przeprowadzone. Jeśli były, no to prawdopodobnie nie będą się podejmować dalszych modyfikacji, w ogóle grzebania w tym samochodzie, bo po prostu nie będą się chcieli pod tym podpisać. Także zaraz zobaczycie sami. Jak macie BMW-kę i nie wiecie, gdzie kitrać narkotyki, to tutaj protip. Taki schowek jest tutaj. Przewodu wypadałoby wymienić. Popękane, sparchsiałe i przypalone. Jeden do turbiny, wody jest. Z filtra do turbosprężarki, a drugi. Z filtra do turbosprężarki. Króciec wody. I króciec wody. I ten króciec wody jakby przypalił tamten drugi. Mniej więcej tak to wygląda. Króciec wody przecież. Tak. Nie dłużec, tylko króciec. Króciec. Ty też masz króciec. No okej. Sztanga się rusza. E, idzie do końca. Ale zażygany olejem nie jest. No tak, geometria działa. To jest sztanga. No. Zobacz, jak puszczę mu, to idzie o, sobie do końca. Dam mu podciśnienie. To mało, ale idzie. Nie? Może mi troszkę przytarta ta geometria. Aczkolwiek dziwne, że... Tutaj podciśnienia są nowe, więc raczej strzelam na albo zaworek, który jest tam na dole, albo puszcza gdzieś pod obciążeniem po prostu. Strasznie długo zaciąga, bo nie tak naraz zaciągnie. Albo była turbina coś regenerowana no. I... Powiedz, wraca do góry szybko. Wraca. A, cyk. No szybko, nie? A idzie powoli. Idzie bardzo powoli, nie? Strzelam albo zaworek. Zgasimy go i te powakłowe, zmierzymy sobie podciśnienie. Generalnie chodzi o to, żeby wyeliminować przyczynę, albo inaczej, znaleźć przyczynę, która jest odpowiedzialna za to, że turbina tak ciężko wstaje. Jest już pewien podejrzany. Tomek będzie ciągnął sprzęt i będzie sprawdzał. Podciśnienie, tak? Podciśnienie sobie wartości, że jest w porządku. Do akumulatora ciśnień, to biorę wykluczamy pompę wakum i gdzieś nieszczelność tego układu. I teraz zostaje nam zaworek, który steruje. Geometrą turbiny. Geometrą turbiny. Dokładnie. I może być tak, że on jest po prostu wyeksploatowany i to jest przyczyna. No ale to zobacz, diagnostykę samą zrobiłeś już tego, nie? Samochodu. To jeden, drugi wąż do wymiany, ewentualnie to. Co było popsute? Powiedz teraz, czy dobrze słuchałeś? Przewody, jakiś tam przewód od czegoś tam był, coś tam. I... Nie, nie był przewód. Sprawdzone zostało podciśnienie jest prawidłowe. Problemem jest zawór sterujący pracą geometrii. Albo sama geometria, tak. A jeśli byście się zastanawiali, skąd chłopaki tyle wiedzą o samochodach, to po prostu przeczytali to na Wikipedii. Scenariusz dostali, tak, dobrze. Cwaniakują tutaj teraz, nie? A jeżeli byście chcieli wiedzieć, czym chłopaki z M4P się zajmują, no to ja wam powiem tak pokrótce. Oczywiście modyfikowanie samochodów, ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Chodźcie, wam pokażę. Nie będziemy tutaj wchodzić, bo Marcin siedzi, nie będziemy przeszkadzać. Tu jest całe centrum dowodzenia. Tam się pisze programy, tam się sprawdza programy, tam robi się wszystko. Marcin to jest taki ten mózg. Tutaj jak widzicie, mają warsztat. Tutaj robią rzeczy mechaniczne, czyli jeśli coś się okaże, że na hamowni nie działa tak jak powinno, wjeżdża samochód tutaj, mamy kanał, mamy wszystko, wszystkie potrzebne narzędzia i tak dalej. Chodźcie dalej. Tutaj hamownia oczywiście, ale to już widzieliście. To jak byliśmy tutaj w maju, to była jedna maszyna CNC. I zmieniło się to, że w maju było 30 stopni, a dzisiaj jest tak, minus 1. Nie? Była jedna maszyna CNC, teraz jest tych maszyn 3? 4. 4? Teraz jest tych maszyn 4. Pokazywaliśmy wam też, co robią na tych maszynach. Własne części do samochodów sportowych, do samochodów motorsportowych. Teraz są maszyny 4 i chodźcie, też wam to pokażemy, jak to wygląda. Jak byliśmy tutaj w maju, to stała tylko tamta maszyna po lewej stronie, a teraz zobaczcie, ile tego tutaj jest. Generalnie sytuacja wygląda następująco, że mamy serię. Nic nie było kombinowane przy mapie.
To jest plus, natomiast jeśli chodzi o EGR, to zostało tylko i wyłącznie odłączone podciśnienie, tak? Tak, tylko podciśnienie, jeżeli chodzi o wyłączenie funkcji diagnostyki plus sterowania, tym nie było to wyłączone. Czyli nie polecamy takich zabiegów. Było zrobione nie tak jak trzeba. Wiesz jeszcze o tym, o EGR-ze? No, nie skończyłeś, to tylko został tylko wyłączony mechanicznie. To jest taki chałupnicz od 500 podciśnienia, nie został wyłączony do końca również elektronicznie. Nie polecamy tego, lepiej taką usługę. Tutaj chyba jest, nie? Polecamy taką usługę wykonać w komplecie od A do Z, a nie tylko częściowo. Wiadomo, są to niższe koszta, bo możemy takie podciśnienie sobie w własnym zakresie odpiąć. Elektryka ma tyle wspólnego, co z językiem polskim, jak są mikrofony. Trafiłem, tak? Trafił. Tak, znaczcie, może... Wysyłaj CV, szukamy takich ludzi jak ty. No, on tam widzisz, nie? Nie, wiesz, kurde, normalnie powinno być opisane, wiesz, czerwona nakrętka, czarna nakrętka. Ale zabezpieczony. No właśnie, nie? No. Ale te swoje lata. No. Cichszy, prostszy, takie te. Cichszy, co tam jeszcze? Szybszy. Będziemy zrobić takie niuanse, nie? Pan, no. Poliglota. Komfortowszy. Komfortowszy, no. Nie, kurde, no bez przesady, nie mówię. Gdzieś komfortowszy no, bardziej bardziej komfortowszy. Nie, to samochód jest komfortowszy niż ten inny, nie? Także... Chodzi o to, że zobaczę, 3-litrowy diesel, 2003 rok, 4,6, czyli model już leciwy i znany wszystkim tak naprawdę. 204 konie z serii i tu nic nie było robione przy tym. I ma 204 konie. Pomimo przebiegu, a wiadomo jak właściciele jeżdżą takimi samochodami. I on teraz, co, mapa wgrana, nowa. Ewentualnie poprawione te błędy, które były już zrobione wcześniej i zobaczymy, nie? I wypluje jeszcze z 250 koni. No to ta niemiecka motoryzacja nie jest taka beznadziejna, jak się ją często nazywa. No, kiedyś to robili samochody. Nie, no ale naprawdę, weźcie, zobacz jaki jest samochód wyposażony. Nie dosyć, że ma klimatronik, ma ciśnienie w kołach, ma czujnik ciśnienia w kołach, możesz sobie zresetować jak ci wyskoczy. Zestaw głośno mówiący z możliwością podłączenia telefonu, nawigacja, wszystko, nie? Full opcja, to jest w ogóle... I Harmana ma. Wiesz jak włączyliśmy, wiesz jak zajebiście gra w ogóle? Czy nie wiem, czy w tym RS-ie tak dobrze. Nie, no dobra, no to jest w ogóle nie dziwne. No, multifunkcja, tempomat, wszystko. To jest naprawdę bogata wersja wyposażenia. Grzane dupy ma? Ma. Ma grzane dupy. No ma naprawdę dużo ma, nie? Tylko że wiadomo, no tu te błędy, nie? Takie. No to tam niuanse. Niuanse, no ale te niuanse właśnie robi się coś takiego, że o tutaj wiesz, już korozja wchodzi tu na tych. No i potem jest ten sam taki, że jeżdżą takie trupy, nie? No trochę szpachli i będzie facuje. Nie, chodzi o to, że przez lata ktoś tam zapomniał o to dbać, bo to już się wydaje niedrogi samochód, a koniec końców to są fajne samochody. W ogóle jak ten silnik pracuje. Siedzisz w samochodzie i nie masz, wiesz, że typowego diesel, no super, nie? Ale śmierdzi diesel. Z tyłu, bo nie ma, katalizatora. Ale on nie dymi tak wcale. Nie ma tragedii. No diesel... Diesel musi dymić. A ten tak nie dymi w sumie, nie? No, chcecie to usłyszeć? Oskar, zadaj mi pytanie, a Daniel będzie tak. Dominik, dlaczego tak lubisz stare BMW? Mój tata kiedyś miał BMW. Nie, no tak naprawdę to historia z BMW zaczęła się od E39. Słuchajcie, 2002 rok już była E39, a w 2003 już wchodziła E60. I mój ojciec kupił taką, 2002 rok, ostatni wypust, jaki był na handel. Półroczny samochód to był. To był jakiś przełom roku. 3-litrowy dieselek właśnie, 184 konie to miało. Na pełnym wypasie, nie? To była full opcja. Jak miałem, nie wiem, chodziłem do gimnazjum, miałem 13 lat chyba. Zadzwonił do mnie domofonem i mówi, synek, schodź. Nie? No to schodzę. Bo wiadomo, nowy samochód, to się pojedziemy przejechać, nie? No ale gdzie stary siedział? Na miejscu pasażera, panie kolego. Synek, dawaj. I 13 lat, człowiek ustka 180, ronda, wszystko, całe miasto, nie? 13 lat, nie? A co, że ty? No tak. No to kiedyś były inne czasy, wiesz. Teraz się tym chwalisz? Policja kiedyś zatrzymywała. Policja to jeździła stary Polonez. Tak. Policja kiedyś zatrzymywała, mówiłeś dziękuję, przepraszam, dawałeś koperty i ci mówili, że za 3 km stoją po lewej stronie za tamtym krzakiem, nie? Tak to by kiedyś było, no ale no, to historia jest prawdziwa. 13, to było 13 lat miałem. Rajdowiec się znalazł. No. Dlatego tak dobrze dzisiaj jeżdżę. Jak to skomentujesz? Nie skomentuję tego, po co to komentować. Fajnie. Cieszę się twoim szczęściem doma.
Tak, ale przypomniało mi się to, wiesz kiedy? Jak mieliśmy nagrywać tego 3-litrowego diesla, nie? Taka tak, historia z BMW. Sentyment cię złapał. No, no ja lubię, lubię te stare samochody, mega, nie? Zajebiście. Wróciłbyś do tamtych czasów? Pewnie. Tak? No. Jak byłeś młody, przystojny, chudy, szczupły, umięśniony. Kurde, wiesz co z tym chudy, no. Czasy się pozmieniały trochę. No. Kiedyś pieraty nabrałem, myślałem, że to są te sterydy. Że urosnę. Kreatyn. No kreatyna. A co powiedziałem? Keratyna to do włosów kreatyna. Masz, stary. No. Keratyna do włosów. Ty się znasz na tym, że keratyna jest do włosów. Syna aptekarzy, jak ktoś chciałby tabletki kupić, to on fuj. Antykoncepcyjne. Akodin, takie rzeczy. Tam, tutaj się wyświetli numer do mnie, także. Jeżeli jeszcze to oglądasz, to znaczy jedno, że cię to zaciekawiło. Więc proszę, daj nam subskrypcję, bo tylko 15% osób ogląda i to są nasi subskrybenci. A 100 minus 15 to jest 85, czyli 85% osób, które oglądają nasze filmy, jeszcze nas nie subskrybują, więc jeśli należysz do tej grupy, to prosiłbym cię, żebyś teraz w tym momencie nacisnął ten wielki czerwony przycisk, bo nam to bardzo pomoże. Dziękuję bardzo, lecimy dalej. No i oczywiście też łapeczka w górę i możesz też zostawić komentarz, bo to działa dobrze na algorytm i wtedy jeśli będzie dużo komentarzy, będzie dużo łapek w górę, to ten film będzie wyżej pozycjonowany i będzie miał większe zasięgi, co nam też bardzo pomoże. Także byłbym wdzięczny, zrób to teraz. Dziękuję, pozdrawiam. Widzimy się zaraz. Generalnie byliśmy przygotowani na to, żeby wziąć ze sobą sprzęt dragi i zmierzyć samochód. Samochód zmierzyć. Ale po pierwsze, spadł śnieg. Samochód ma tylne opony letnie, przednie ma zimowe. Właścicielowi pomyliło się, że BMW są tylno-napędowe, nie przednio. No i generalnie nie ma sensu tego robić. Chcieliśmy zrobić, ile będzie auto miało do setki przed softem, po softcie. Od 100 do 200, ale to jest po prostu zbyt niebezpieczne, zwłaszcza przy takich warunkach atmosferycznych i musimy po prostu to odpuścić i zrobić to kiedy indziej. Ale w przypadku RS-a zrobimy to, bo mamy quattro. Chyba dobrze wstał. Teraz lepiej, nie? Uśliznął się. Uśliznął się? Ale co, masa to docisnęła. Tak, ale... Ciekawe ile momentu dojdzie, ale nie? Wstało turbo. Albo mieszanką coś było nie tak, nie? Co to było? 250? Panie? Ślizga się też. No panie, no 250 koni pokazał w szczycie, ale się ślizga. Niestety, letnie opony w zimę nie da rady, panie. Trzeba wymieniać. Każdy użytkownik BMW powinien wiedzieć o tym, że czy jedziesz na hamownię, na rolki, czy po drodze zakładasz zimowe opony. A wiecie dlaczego pedofile jeżdżą cały rok na zimówkach? Bo te opony są nieletnie. Nie, to jest brzydkie. To było za grube. Jest jedna opcja, którą można zastosować, czyli spuszczamy powietrze z tylnych kół, ponieważ one się nie kleją. No i na podstawie tego, że zmniejszymy ciśnienie, będzie opona lepiej kleiła i samochód nie będzie się ślizgał. Ale to, że się ślizga, to jest dobra oznaka, ponieważ tak, to znaczy, że turbo wstaje szybciej i mamy na tyle, o tyle więcej momentu obrotowego, będziemy mieli więcej mocy. To znaczy, że w lato może zarzuci dupą. Chociaż w serio tak, też tak, chyba. 400 N prawie. W manualu? 400 N, panie. A, to ze sprzęga, tam się strzeli, chłopie, będzie zamiatać dupą jak człowieku Niki po parkiecie, chłopie, ten, na koncercie. Niki? No Niki Minasz. Aha. Boomer nie znaju. Boomer nie znaju. Znaju. Nie znaju. Kupujesz Toyota GR-a, musisz wpierdolić 40 tysięcy, żeby zrobić softa, bo na standardowym się nie da. Przyjeżdżasz starym ogórem, gruzem, człowieku i chłopaki w 15 minut ci robią 260 koni, nie? Nara. Da się. Wszystko się da. Trzeba odpowiednio do tego podejść, mieć odpowiednią wiedzę, tak jak Tomasz na przykład.
można robić cuda. Głowa była ustawiona źle? Czy to bardziej kwestia, że możemy sobie w tej chwili nadrobić ustawieniem zaworu. Możemy go troszkę na siłę troszkę pociągnąć, to żeby tą sztangę wysterować po prostu na doładowaniu. Sprowokowaniu, żeby to doładowanie było. Ale nie, no różnica jest mega, nie? Wiesz, że to jest, nie jest nowy samochód przecież, no? No nie, no my na pewno trochę ściągniemy, bo to jest podkarpca. No. Ale było wszystko... widać mocno, że kopci? Ja widzę w lusterku. Widziałem troszkę, więc... Ale diesel musi kopcić. No, co musi, ale... Znaczy tak dla bezpieczeństwa, nie? Trochę. Ale co, mieszanki mu ściągasz wtedy? Tak, paliwa z mieszanki, bo to doładowanie już mu starczy, mamy w tej chwili 1,6 bar. Ale zobaczcie jeszcze wykres, nie? Jak idealnie wszystko równiutko. Ja to samo zauważyłem, jak miałem E92, nie? Tego w dwulitrowym dieslu. To normalnie, wiesz, jak cyrklem, nie? Byś pojechał, a każdy inny samochód, to wiesz, lasy, góry, doliny i wszystko inne, nie? Zaobserwujcie mnie na Insta. Chłopaki zmniejszyli dawkę paliwa, dodali trochę boosta przy wyższych partiach obrotów, co spowoduje, że samochód będzie miał trochę mniej koni, ale ten zabieg ma głównie spowodować to, że nie będzie tak kopcił. I czemu się na to zdecydowali? Bo po prostu tak dla auta jest bezpieczniej, będzie mniej kopcił, będzie miał troszeczkę mniej mocy, czyli tam wyszło 270 z kawałkiem, tak? 269. No 269, 270 z kawałkiem, czyli będzie miał tam te 5 koni mniej, ale nie będzie kopcił i to jest spoko. Czyli po pomiarze, po modyfikacjach mamy 261 koni, czyli około 7 koni mniej mechanicznych. No i moment obrotowy 519 Nm względem 550, które było. 30 N ściągnięte, 7 koni ściągnięte, ale dzięki tym... względem serii? No to mamy 57 koni i 150 N będzie. Nie, no w tej chwili mamy 123 Nm. Więc... ogromna różnica. Ogromna. I przebieg momentu obrotowego i w ogóle wykres się zmienił. To, co zrobiliśmy teraz i to, co było wcześniej. Zrobiliśmy jeszcze jeden pomiar. Wcześniej było 261, tak? 260, teraz wyszło nam 264. 525 N, czyli sterownik się adaptuje, tam gdzieś jakoś to się dociera i wyszło więcej, także myślę, że właściciel będzie zadowolony. Dobra, skończyliśmy już modyfikację E46-330D. Po tym wszystkim, co chłopakom udało się zrobić, czyli kilka pomiarów, jakieś tam poprawki, wyszło nam grubo 264 konie prawie i prawie 526 Nm. Wszystko się udało, pomyślnie. To jest zrobione tak, żeby ten samochód się po 2000 km nie rozleciał. Mam nadzieję, że będzie służył. Wartość się została obniżona jeszcze, żeby nie kopcił przede wszystkim, więc udało się wyeliminować. Prawda jest taka, że no ten samochód, ten silnik ma potencjał pomimo wieku i przebiegu, który ma i stanu technicznego ogólnego. Ale dlaczego ten samochód w ogóle tutaj jest u nas? Paweł, właściciel samochodu, obserwował nasz kanał, oglądał nasze filmy, obserwował sociale, dokładnie był na bieżąco ze wszystkim. No i skorzystał z możliwości wzięcia udziału w konkursie. A ten konkurs był po prostu wraz w kooperacji z M4 Performance i można było wygrać Stage 1. I skorzystał z tego, wygrał. Skorzystał, wygrał. W uczciwej walce. Chłopaki zrobili mu program, samochód będzie jeździ. Pewnie przejeździ wszystkie te nowe samochody, co teraz są robione. No i tyle. Okazało się, że modyfikacje tego auta, które były już zamontowane, czyli customowy intercooler, okazał się być był gorszy niż seryjny, więc chłopaki zasugerują jego wymianę albo po prostu zastąpienie go jakimś zamiennikiem, ale oryginalnym. W sensie, żeby była część nie customowa. I wszystko. Czyli BMW mamy skończoną. Tak jest. Zaraz ją ściągamy z hamowni i wjeżdża Big Daddy. Także gruba śmia. Tak jak widzicie, za moimi plecami wineczka już wjechała sobie na hamownię. Zaraz Tomek ją podepnie i będziemy robić pomiar serii, zobaczymy jak wypluje. Powinna mieć 450-600 N. Albo będzie więcej, albo będzie mniej. Samochód ma zrobiony downpipe i założony customowy dolot, więc to też może wpływać pozytywnie na moc, także zobaczymy. Jak właściciel chce, żeby tutaj był zrobiony program, soft skrzyni i żeby z wydechu trochę bardziej strzelało, także to co tygryski lubią najbardziej. I piątka z przodu.
I co? Piąteczka z przodu. Tak. A, i piąteczka z przodu, tak, tak. Jak podkreśla sam, nie ma nic lepszego niż V8, 600 koni, 700 koni i porobiony. Tak, RS7. Tak, fajna ścięta u dołu. Fajnie. Zobaczymy, jak będzie po modyfikacjach. Mówiliśmy, że tu ma serię 450 koni, ale z uwagi na to, że ma zrobiony dolot powietrza, który da pewnie tam z 10-15 koni, ma jeszcze downpipe zrobione, to myślę, że będzie miał z 470 teraz. No i co, celowane tutaj będzie w 500 plus. Jak to powiedział mój kolega z kanału, żeby żyć w Polsce i być w Polsce, musisz mieć 500 plus. Jedno z szybszych Audi RS5, jedno z szybszych Audi w ogóle. Na pewno będzie u nas na mieście. Jesteśmy właśnie po pierwszym pomiarze serii i wyszło nam 429,2 koni, czyli niecałe 430. Myślę, że tutaj jeszcze Tomek coś podziała i zrobi jeszcze raz i myślę, że wyjdzie więcej, także zobaczymy to. Mniej się napiął, bo trochę mniej obciążenia, stąd mniej momentu, ale suma summarum moc góry. 433 konie teraz wyszło, czyli tam 4 konie więcej. No, trzeba liczyć około 430, tak realnie. Myśleliśmy, że do serii 450 ma tego downpipe'a wsadzonego i ten dolot zrobiony, to myśleliśmy, że trochę więcej, ale to widocznie coś tam nie halo było z serią wtedy. To jest problem inny, problem paliwa. W Polsce paliwo generalnie jest niskiej jakości. No. Żeby takie silniki wyżyłowane pokazały naprawdę na fajne efekty, no to setka. Setka, jeżeli możemy ją z Niemiec, po prostu wtedy mamy gwarancję, że ta liczba oktanowa jest nie mniejsza niż 100. To 9,8 różnie, no, producenci deklarują, że to 9,8 powinno mieć minimum 9,8 oktanów. Różnie z tym bywa. Powiem się, że na setce myślę, że bylibyśmy w stanie do tych 440 paru się zbliżyć. Czyli tak by serii nie wypluł. Tak. No. Czyli głównie wina paliwa, uboga jakaś tam mieszanka, niby 98 oktanów, ale tak naprawdę pewnie tankujemy mniej. 433 konie, 583 N, a deklarowane było 600, tak. Także trochę mniej. No i zobaczymy, co chłopakom uda się tutaj zrobić. 20 koni, 17 koni i mamy co, i 18 N, to jest właśnie kwestia tego paliwa, no bo gdzieś tam nie trzymają delikatnej serii. Zdarza się. To nie jest nowe auto, mamy trochę ma najechać. Jak na takie auto stawiam na 3000, więc myślę, że ten pomiar był najbardziej realny ze wszystkich. No to obyśle poprzedniego, nie? Właśnie to będzie nasz punkt wyjścia. Mamy serię zmierzoną i chłopaki idą działać teraz. Tomek idzie działać i niech się dzieje magia. Jest dobrze, a będzie lepiej. Chłopaki wsiedli do samochodu i chcieli go zmierzyć po wgraniu softa, ale chyba jest na tyle duży przyrost mocy, że samochód chciał, znaczy prawie wypadł z hamowni i teraz muszą go przypiąć dodatkowymi dwoma pasami, żeby po prostu, no nic się tutaj nie stało. No, śmiesznie. Ile wyjdzie? Ile wyjdzie? 502. Mi się wydaje, że będzie 480-490 koni, aż 650 N. Tak, może być. Nie, znaczy nie, chciałbym, ten, żeby ten, kto więcej będzie bliżej, ten wraca do subskrybentów, tak? Ja inaczej, dla mnie osobiście, żeby było ponad 500, ale tak realnie patrząc... Trzeba być optymistą i ja myślę, że będzie ponad 500, tam leciutko ponad 500. Zobaczymy, oby!
Na tą chwilę mamy 482 konie i 730 Newtona. Jeszcze pewnie go trochę wystroją, więc myślę, że piątka z przodu pęknie i 750 Newtona na pewno. Trzeci pomiar. 498,5, czyli prawie 499 koni, 750 Nm momentu obrotowego, proszę Państwa. To jeszcze nie jest koniec, czyli będzie 500, może troszeczkę więcej. I tam ponad 750 Nm, czyli chyba trochę, chyba szybko, co czy nie? Chyba dużo. Będzie się odpychało, coś tam będzie jechać. Ty chcesz dobrą czy złą wiadomość pierwszą? Nie no, najpierw złą. Złą? Na bank musisz kupić porządną opony. No to ja wiem. Ale znaczy, dlaczego? Bo żeby przełożyć na asfalt 263 konie i 525 Nm, trzeba mieć opony nowe. Mam. Znaczy kupione, ale... No to znaczy. Trzeba zmienić. 260 koni. 260 koni? 64. A w serii ile miał? 204. Serii miał 204. Momentum miał 398, nie pamiętam? 398, dokładnie. No. Tyle, że bardzo późno, bo dopiero tak, przy 3... 3,5 miałeś, 398 Nm było przy 3,5 tysiąca, a 525 Nm masz przy 2,989. Może się zobaczysz kreskę, no to jest różnica na pewno w tym, jak to wygląda, jak to wstawało, a jak wstaje w tej chwili, nie? Zadowolony jesteś z modyfikacji? Jak najbardziej. Warto było skorzystać z konkursu? Wziąć udział. Wziąć udział, no. Skorzystałem, wziąłem udział i warto było. Jesteś szczęśliwy? Zrobiliśmy ci dzień? No i bardzo. Spodziewałeś się, że wygrasz? Nie, kobieta mówiła, wyłącz to, bo i tak nie wygrasz. Wygrałem. No jednak, czyli kobietom nie wolno ufać na 100%. Nie wolno się słuchać. Ty to powiedziałeś. Nie. Ja to on pewnie ci powiedział. Panowie, ludzie, mamy to! Jest 500 plus! Czyli tyle, co w kraju powinno być. Jeszcze jest jeden pomiar, ale teraz wypluło 500, to prawie 502 i 700, niecałe 50 Nm. Ale chłopaki robią jeszcze jeden pomiar i zobaczymy, to już chyba będzie finalny. Ostatni pomiar, 520 koni, trochę newtonometry spadły do 720, ale to chyba nie szkodzi, także chyba jest dobrze, jest bardzo dobrze. Co się liczy w samochodzie? Kierowca. Power, czyli konie mechaniczne. Jak chcecie zapisać 300 na godzinę, to musicie mieć dużo koni, a ten samochód ma dużo koni. A i ściągnięty jest w aucie limiter, no. Nie? Także właściwie... Czyli wracamy trzy paki, nie? Tak, przez Niemcy wracamy. Zajebiście wrażenia, chłopie. Ten samochód to jest... Zabójca! Teraz tu w lewo? Wiesz co, nie, jeszcze nie. Prosto? Ale powiedz mi, w stosunku do RS-a 7, nie? Do RS-7? Czyli, no, nie, jest, odczuwasz dużą różnicę? Wiesz co, tutaj mam wrażenie, że to jest jakby bardziej takie, że cię bardziej w fotel wciska. Masz takiego buta. W RS-7 było tak, że wciskałeś, jest... Wiesz, on się tak napędza, on się podnosi, przód siada dupa i wiesz, tak się jakby, no nie wiem, suniesz. A tutaj masz coś takiego, że wciskasz gaz i cię po prostu w fotel wciska i jedziesz. Znaczy to też, no nie wiem, no zajebisty samochód. Zapierdziela, już nie będę przeklinał, zapierdziela w cholerę, nie? Naprawdę. Mega szybkie auto. Super. Czuć moc, nie? Czuć moc. V6 i nie boli. Całe ręce mam spocone. A jeszcze nawet z miasta nie wyjechaliśmy. Policja jedzie przed nami. Weź człowieku. Takie? Niby są te popsy, ale tak jak odpuszczasz gazu, to takie jakieś to przytłumione. Powinno być to... Shit! Damn, son. Where'd you find this? Cudowny samochód, naprawdę. Jestem podniecony. Czuję się teraz tak, jak pierwszy raz bym cycki zobaczył, nie? Naprawdę, jestem taki podekscytowany. A no w sumie trochę na noc jest, no. No. Nie, ja mówiłem, w ogóle jak wsiadam do tego samochodu, to zastanawiałem się, czy czymś zaskoczy, nie? I od razu wsiadasz i mówisz, że jest wszystko w porządku. A nawet powiem ci, że tutaj jest miejsca. No w sumie nad głową to nie za bardzo. A, także do 1,80 m się mieścisz, powyżej już jest słabo, nie? Także samochód dla skróta.
Wentyla. Człowieku, gdybyśmy grali we Władcy Pierścieni, bylibyśmy żoną pierścieni. My się zmieściliśmy wszyscy. No. Ja cię dupia. Jo cię kręca. Wow. Aż gada fajnie. Aż mnie ciary przeszły. No i to jest teraz różnica pomiędzy tą wersją, którą ja jeździłem, a tym przed liftem. Ale ja? Wiesz co? Ten ma lepszy dźwięk po prostu, pomimo tego, że ma ten sportowy dyk, tamten też miał, ale tamtego tak nie było słychać. Jak S3 mieliśmy, to jaką ona miała skrzynię? S-tronika, no to tam łopatki szybciej działały niż tak, tutaj. Tak, bo jest dwusprzęgłowa, to jest jednosprzęgłowa. To już taka zauważalna różnica pierwsza. Ale tamta szarpała, ta nie szarpie. Tamta miała laga, ta nie ma laga. Znaczy na każdym biegu to inaczej w ogóle... No jestem taki półsekundowy lag, jak naciskasz tu... No ale mówię o lagu przy dodawaniu gazu. No to nie, tutaj nie ma. No właśnie. Nie ma. Tu w prawo, tak? Brakuje mi tu tylko tych popsów mocniejszych trochę. Bo jakby tutaj były jeszcze takie mocne popsy, to już w ogóle byłby sztos, nie? Ja ten samochód kradnę, wyjeżdżam do Niemiec. Zmieniam nazwisko, imię, numer telefonu, płeć, wszystko. I sobie mam RS5. Ale turbo strzela, wiecie? Słyszę to, słuchajcie. Czuć. Samochód tak się zajebiście układa w te zakręty. A ty, szybko. Słuchaj, a jeśli chodzi o odczucia z mocy i alfę, kufałkę? Nie, no to nie ma co porównywać, stary. Ale chociaż, to nie. Ile kufałka ważyła? 1700 też, nie? 1800. 1800? 1800. No ale to jest inny samochód. Tam człowieku dawałeś gazu, się kładłeś do tyłu, bo to SUV. A tutaj nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Dałbym się wykorzystać każdemu, kto by mi chciał oddać taki samochód. Ciężko mu powiedzieć po prostu. No, ciężko dobrać słowa do tego, co się tutaj dzieje. Redukcja, but. Ale jest komfortowy. Ja jestem zbyt podjarany chyba na razie, żeby w ogóle mówić o takich rzeczach. To... Ale zobacz, że na przykład wiadomo, wsiada się do samochodu 600 koni, tak? No. 650 nawet koni. I ja mówię, że nie, no daję radę, mam dużo mocy, z zapitala. Ale tutaj nawet seria już robiła wrażenie, a teraz jest tylko po prostu, no, jak zwykle, nie? Naprawione wszystko po prostu. No, jak. Każdy mankament, który ewentualnie ktoś mógł wyciągnąć w tym samochodzie, że brakuje mu chociaż troszeczkę gdzieś mocy w jakimś tam zakresie, tutaj został wyeliminowany. No chłopaki w ogóle naprawili auto, nie? Bo nie wiem, stary, co mam ci powiedzieć, chłopie. Daj mi się cieszyć jazdą, nie zadawaj mi jakichś pytań takich dziwnych. Nie ma. Słuchajcie, dojechaliśmy do domu już. Dzień pełen atrakcji, a najwięcej zapewniło atrakcji właśnie Audi RS5, które zrobiło na nas ogromne wrażenie tak naprawdę. Jeżeli będziecie chcieli obejrzeć pełen test z tym samochodem, to napiszcie w komentarzach, może właściciel da, nie wiemy. O aucie można mnóstwo powiedzieć, jest przezajebiste, jeden z najlepszych samochodów, jakim ostatnio jeździłem. Będę to auto wspominał bardzo dobrze. Oskar przez całą drogę miał spocone ręce, więc chyba też mu się podobało. Paweł był bardzo zadowolony z wyniku, który udało się osiągnąć w M4 Performance. Chłopaki też byli się zadowoleni, ponieważ no, auto leci we 300 tysięcy przebiegu. Wycisnęli 260 kuca. No jednak na te czasy to i tak jest bardzo dużo. Tak więc tak. Udało się. Audi 520 koni. 720 Nm. Jest ogromna różnica, wyczuwalna praktycznie w każdym zakresie obrotów i na każdym biegu, także chłopaki zrobili tutaj ogromną robotę. Auto daje frajdę z jazdy. Tak, auto daje frajdę z jazdy. A my mamy coś jeszcze. Come on. Słuchajcie, limitowana wersja. Limited series. Bluzy, których wam nie pokażę, ale zobaczycie sam karton, więc będą już niedługo dostępne u nas w sklepie,
którego jeszcze nie ma, ale będzie. Kozacka grafika, kozackie bluzy, nowe produkty, produkty Cars Effect. Tak, a my się już będziemy z wami żegnać. Tymczasem wsiadamy do naszego E36 i jedziemy do domu. Prezent do samochodów 30 sekund. Audi RS5, 2.9, dwie turbiny, 520 koni, 720 Nm, napęd na 4 koła. Chodźcie zobaczyć do środka. Pęcze całe w karbonie i mamy też karbonowy dach. Ciepło słychać jak brzmi. Chodźcie zobaczyć bagażnik. Bagażnik! Czy papi mu nie? Pozdro!